Troszeczkę wiadomości. 14 godzina, informacje dnia. ...politycznych w Kielcach, spotkanie Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu Koalicji Obywatelskiej. Ta decyzja potwierdza przyjęty przez rząd kierunek działań szefowa resortu finansów, komentuje podwyższenie ratingu Polski. W informacjach wrócimy też do rezolucji w sprawie zwrotu przez Rosję wraku samolotu Tu-154M. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. W Kielcach kończy się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Biorą w niej udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w swoim wystąpieniu mówił, że mottem Prawa i Sprawiedliwości jest działanie na rzecz tego, który może najmniej. Podkreślił, że obecnemu rządowi zależy na równomiernym rozwoju Polski. Kierujemy się czymś, co dla ziemi świętokrzyskiej jest fundamentalne z punktu widzenia pragmatyki działania. Tym, o czym mówiła świętej pamięci Grażyna Gęsicka, że chcę, żeby rozwój gospodarczy i gospodarczo-społeczny w Polsce był nie tylko rozwojem wielkich miast, ale rozwojem wsi, małych miast i miasteczek w różnych częściach Polski. I to jest nie tylko motto, to jest dla nas myśl przewodnia całej naszej polityki gospodarczej. Natomiast Jarosław Kaczyński wezwał Polaków, aby w najbliższych wyborach pozwolili dobrej zmianie objąć władzę na szczeblach samorządowych. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości właśnie współpraca między regionalnymi ośrodkami władzy a rządem centralnym pozwoli Polsce dokonać skoku cywilizacyjnego. Platforma Obywatelska i Nowoczesna składają wniosek o odwołanie premiera Mateusza Morawieckiego. Zapowiedział to w Poznaniu lider partii Grzegorz Schetyna podczas Wielkopolskiej Konwencji Samorządowej Koalicji Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna większość swojego przemówienia poświęcił Prawu i Sprawiedliwości oraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Nie może rządzić ktoś, kto mówi, ludzie są tacy głupi, że to działa. To było o was, o mnie, o każdym z nas. O pielęgniarce, o kierowcy ciężarówki, nauczycielce, o sprzedawcy, u którego robimy zakupy. Wszyscy są dla niego głupi. Każdego można oszukać, wykorzystać i wykiwać. Jak trzeba gardzić Polakami, żeby tak o nich mówić? Gośćmi spotkania w Poznaniu są także przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oraz była premier Ewa Kopacz. Minister finansów z dużą satysfakcją przyjęła decyzję agencji ratingowej Standard & Poor's o podwyższeniu ratingu dla Polski. Ta decyzja potwierdza przyjęty przez rząd kierunek działań, mówi Teresa Czerwińska. Możemy powiedzieć, że polityka fiskalna polskiego rządu jest bardzo silną, bardzo mocną stroną oceny inwestycyjnej, jakości inwestycyjnej naszego kraju, czyli konsekwentne uszczelnienie systemu podatkowego, reforma Krajowej Administracji Skarbowej, a także wdrażanie nowych rozwiązań, które pobudzają innowacyjność gospodarki, pobudzają wzrost gospodarczy. Minister Czerwińska podkreśliła, że wysoka ocena ratingu przynosi wymierne korzyści nie tylko dla kraju i finansów publicznych, ale także dla firm, które w Polsce rozwijają swoją działalność. Im wyższa jest pozycja inwestycyjna kraju, tym chętniej inwestorzy kupują papiery wartościowe, dlatego że wysoka jest wiarygodność. Chętniej te papiery wartościowe kupują, czyli wysoki jest popyt, tańsza jest obsługa, czyli jest niższa cena obsługi długów. Pozycja konkurencyjna kraju podbija pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Przedsiębiorca inwestujący w Polsce korzysta z tego podwyższenia ratingu dla własnej również pozycji konkurencyjnej, dla własnej pozycji inwestycyjnej. Minister powiedziała też, że jest duża szansa na poprawę parametrów fiskalnych w Polsce i choć jeszcze trochę za wcześnie na wiążącą ocenę, to bardzo realny jest w tym roku deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1% PKB. Rezolucja Rady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie zwrotu przez Rosję wraku samolotu Tu-154M to najważniejszy dokument, jaki powstał w tej sprawie, uważa poseł PiS Dominik Tarczyński. Zaznaczył, że teraz czekamy na opublikowanie rezolucji i na to, żeby Rosja podjęła kroki opisane w wezwaniu. Określono w nim termin 12 miesięcy na zwrot wraku. Dominik Tarczyński dodał, że w raporcie stwierdzono też m.in., że błędem było oddanie śledztwa Rosjanom. Po pierwsze potwierdzenie, że Donald Tusk popełnił karygodny błąd, jeżeli chodzi o konwencję chicagowską. Raport bardzo jasno opisuje, że był to błąd, że było to niezgodne z polską racją stanu de facto. Więc pytanie, czy był to błąd, czy celowe działanie Donalda Tuska na szkodę interesu Polski. W moim odczuciu, w mojej ocenie można wyciągnąć wniosek, że to było celowe działanie. Po drugie w raporcie możemy przeczytać, że Rosja ma najprawdopodobniej coś do ukrycia, skoro nie oddaje wraku. I po
po trzecie, że ma 12 miesięcy na to, aby naszą własność zwrócić. To jest bardzo ważne, ten termin 12 miesięcy, bo ta rezolucja nie jest kolejnym dokumentem na papierze, ale jest konkretnym wezwaniem z wyznaczeniem terminu. Poseł PiS dodał, że w sumie 46 państw zdecydowało, że zwrot wraku jest konieczny. Nikt nie zagłosował przeciw. Tłumy turystów wypoczywają w Bieszczadach. Jak podkreśla dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Piotr Szopa, turystów jest teraz więcej niż w szczytowym sezonie latem. Sprzyja temu słoneczna pogoda i bajecznie kolorowe górskie lasy. Większa liczba turystów to niestety więcej interwencji goprowców. Kontuzje i urazy, do których wyjeżdżamy, to są drobne skręcenia, jakieś rany. Nie mamy zbyt poważnych interwencji odpukać. Tych takich drobnych jest dość dużo, bo turystów jest również bardzo dużo. Babie lato w górach, zdaniem synoptyków, ma się utrzymać jeszcze co najmniej do środy. A sobota przepiękna nie tylko w Bieszczadach, ale w całej Polsce. Słoneczna i ciepła, na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 24 na Dolnym Śląsku. W centrum słupki rtęci pokażą 22 kreski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 14 trwa weekend w Polskim Radiu 24, a w nim gorąca kampanijna sobota, ostatnia taka przed wyborami samorządowymi, które odbędą się w przyszłą niedzielę 21 października. Nic więc dziwnego, że liderzy głównych ugrupowań dziś spotykają się z wyborcami w niemal całym kraju. Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński są dziś w województwie świętokrzyskim, po sąsiedzku w województwie śląskim są dziś ludowcy. Z kolei SLD i Lewica Razem zorganizowała konferencję programową w Białymstoku. W Poznaniu zaś spotkali się liderzy Koalicji Obywatelskiej. Podczas konwencji lider Platformy Obywatelskiej mobilizował swoich zwolenników i mówił, że w najbliższych wyborach Polacy wybiorą między, tu cytat, wolnością a brakiem wolności. Koleżanki i koledzy, spotykamy się w Poznaniu, stolicy Wielkopolski, regionu wyjątkowej sile. Potrzeba było wielkiej siły i odwagi, żeby przez wieki zachować na tych ziemiach polskość. Wszyscy to wiemy, wiedzą ci, którzy znają historię. Trzeba było ogromnej siły i zdrowego uporu, żeby w czasach PRL-u przechować takie wartości jak sprawiedliwość, solidność, gospodarność. Dziś też liczymy na tę siłę. Także obce ciało, proszę Państwa, obce ciało. Oddali śledztwo Rosjanom, że źle zrobili. Oczywiście, no jak może ktoś obcy przeprowadzać śledztwo, prawda? Zwłaszcza, że kłamstwa pełno i pełno jest kłamstwa i że to oni są podejrzani, bo to na ich terenie przecież się stało. No to bez sensu. No. Zachowuje się to, co najważniejsze. Kto to mówi? Mówi się też, że w Wielkopolsce, jak nigdzie indziej, wiedzą, kiedy trzeba walczyć, a kiedy trzeba trwać i pracować. I to jest prawda. Jakieś ogólniki, wiesz, gada. Co on tu gada? Ale przyszło ten czas, żeby można domagać się poszanowania podstawowych wartości. Musimy sięgnąć do podstaw i przypomnieć, co jest fundamentem zdrowej wspólnoty i silnego państwa. No to nie mogą to być obce ciała, jak te firmy pożyczkowe, Profi Kredyt i te inne. No daj spokój. Dlatego właśnie chcę ogłosić. To jest jakaś choroba z tego. Złożyłem wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji prezesa Rady Ministrów. Nie może być premierem Polski ktoś, komu udowodniono kłamstwo. Nie może rządzić ktoś, kto mówi, ludzie są tacy głupi, że to działa. To było o was, o mnie, o każdym z nas. O pielęgniarce, o kierowcy ciężarówki, nauczycielce, o sprzedawcy, u którego robimy zakupy. Wszyscy są dla niego głupi. Każdego można oszukać, wykorzystać i wykiwać. Jak trzeba gardzić Polakami, żeby tak o nich mówić? Tak może mówić o ludziach tylko ktoś, kto naprawdę ich nie zna. Ktoś, kto ich widzi przez okno limuzyny albo na zorganizowanych przez partię pokazówkach. Jeśli Morawiecki liczy na to,
że ludzie są głupi, to się przeliczy. Polacy to wielki, mądry naród. Ale jeśli Morawiecki uważa inaczej, to niech przyjedzie tu do Poznania albo w dowolne miejsce w Polsce. Stanie naprzeciw ludzi, spojrzy im prosto w oczy i powie, co o nich myśli. Jak usłyszy odpowiedź, to natychmiast się przewróci. Premierze Morawiecki, to, że jesteś od ludzi bogatszy, nie znaczy, że jesteś od nich lepszy. To, że uważasz się za bardziej cwanego, nie znaczy, że jesteś mądrzejszy. To, że ludzie uczciwie i ciężko pracują, nie znaczy, że są głupi. Nie masz prawa ich obrażać. Chcę przypomnieć o czymś najważniejszym. W Rzeczpospolitej władzę dostaje się od ludzi, żeby im służyć. To truizm i wydaje się, że wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. Ktoś, kto o tym zapomina, musi odejść. To, że Morawiecki dostał władzę z rąk Kaczyńskiego, nie oznacza, że Polacy nie mogą mu jej odebrać. Jednego i drugiego mogą pogonić. Już 21 października będą mieli pierwszą okazję. Niestety przychodzi nam wszystkim stulecie odzyskania niepodległości, tej ważnej daty, ale przecież też stulecia powstania wielkopolskiego. Obchodzić w dobie wszechobecnego w życiu publicznym kłamstwa. Tak uroczyste, święte w naszej pamięci rocznice. Polki i Polacy muszą dziś obchodzić z niegodnym szacunku prezydentem, depczącym na oczach rodaków najwyższe prawo Rzeczpospolitej, konstytucję. Muszą je czcić ze świadomością, że Polską rządzi premier kłamca i tchórz. Przeżywać święto niepodległości wśród ludzi władzy niegodnych szacunku, objuczonych łupami ze spółek Skarbu Państwa, fałszerzy historii i niecnych, acz miernych propagandystów. Ten kłamca i tchórz, premier skazany przez sąd, chowający się za kobiecym głosem, nazywa ludzi pogardliwie głupcami, którzy dali się nabierać na jego reklamę, a dziś dają się nabierać na jego kłamstwa. Chwali pracę za miskę ryżu, kpi, że Polakom wydawało się, że opieka zdrowotna jest za darmo. A jego minister kultury z kolei cenzuruje teatry, odmawia mecenatu tym, którzy różnią się poglądami od obecnej, zacofanej, ksenofobicznej władzy. Czy mógł naszą ojczyznę spotkać większy dyshonor? Czy można było bardziej zhańbić pamięć pokoleń naszych przodków, walczących o wolność, przelewających krew za ojczyznę? Poznaniacy i Wielkopolanie szanują prawo. Zawsze tak było, zawsze je szanowali. Dlatego tutaj nigdy nie wygra partia, która łamie konstytucję i niszczy rządy prawa. Nie wygra PiS, bo tutaj szanuje się porządek. Porządek w szkole, porządek w gospodarce, w firmie, porządek w armii, porządek w całym państwie. Dlatego tutaj nigdy nie będzie rządzić partia, która wprowadziła chaos do polskiej szkoły, do polskiej armii, do polskiej policji, do całego polskiego państwa. Bo poznaniacy i Wielkopolanie rozumieją wartość Europy i szanują wszystkich sąsiadów Polski. Jeśli oni szanują nas, właśnie dlatego tutaj nigdy nie wygra partia, która chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.
inaczej widzimy swoje zadanie. Inaczej rozumiemy swoją misję i służbę narodowi. Zawsze szanowaliśmy konstytucję. A kultura była i będzie dla nas przestrzenią wolności. Przestrzenią twórczości wolnej od cenzury i ograniczeń. Nie ma i nie będzie demokratycznego państwa, wolnych obywateli, kreatywnego, zdolnego zmierzyć się z przeciwnościami losu społeczeństwa, jeśli wyborcy nie powiedzą stop kłamstwu i antydemokratycznej władzy. Dlatego musimy zatrzymać PiS przed progiem samorządu. Naszym zadaniem jest do tej prostej prawdy przekonać jak najwięcej ludzi. Do tego potrzebujemy dobrych samorządowców, tak dobrych, jacy są tu w Wielkopolsce. Mógłbym wymieniać tutaj przez wiele godzin doświadczonych samorządowców z Wielkopolski. Powiem o Jacku Jaśkowiaku i Marku Woźniaku, symbolach dobrej i skutecznej samorządności. Ale powiem tu dzisiaj przy konwencji samorządowej o wszystkich kandydatach na prezydentów, wójtów, burmistrzów, radnych, wszystkich radnych, wszystkich kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Dla dobra Polski i jej obywateli, dla naszego miejsca w Europie, musimy wygrać te wybory. Zmobilizować wszystkie pozytywne siły i strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę. Dzisiaj o historii, ale w Poznaniu też czasami, czy zawsze warto tę historię przypomnieć. Więc powiem o jeszcze jednej historii ostatnich lat. Pamiętajcie przecież, pamiętamy wszyscy, że to Jacek Jaśkowiak pierwszy zatrzymał w Poznaniu Macierewicza z jego apelami smoleńskimi. Zrobił to, pamiętam ten dzień, zrobił to, żeby uchronić dla poznaniaków rzecz najświętszą, żeby ochronić powagę obchodów 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca. I gdzie jest dzisiaj Macierewicz, pytam się. Gratuluję, panie prezydencie. Dziś, moi drodzy, mówię to do wszystkich, nie tylko do nas zgromadzonych tu w Poznaniu, na tej sali, ale do wszystkich, którzy będą decydować za tydzień, że będziemy wybierać nie tylko w wyborach samorządowych. Będziemy wybierać pomiędzy wolnością i brakiem wolności. Będziemy decydować, jaką Polskę wybiorą nasi rodacy. Czy Polskę z podniesionym dumnie czołem, wolną, otwartą i tolerancyjną, czy Polskę z głową opuszczoną, pokornie przed partyjnymi bonzami i milionerami z PiS-u. Czy Polska ma być bezradna wobec kłamstwa i oszustw? Czy Polskę, gdzie toleruje się szerzoną wokół agresję i nienawiść wobec innych? Z obojętnością przyjmującą kolejne zamachy na praworządność, szerzenie postaw faszystowskich czy rasistowskich. Otóż nigdy nie będzie zgody na taką Polskę. Z szacunku dla pamięci najlepszych polskich tradycji, z szacunku dla ciężkiej pracy Polek i Polaków, dzięki których poświęceniu staliśmy się wzorem dla całej Europy. Wreszcie z szacunku dla siebie samych. Nie dopuścimy do tego. Polska jest i pozostanie europejskim państwem Zachodu. Nie damy wypchnąć Polski na wschód, co marzy się Kaczyńskiemu. Nie pozwolimy wyprowadzić Polski z demokratycznej rodziny zaprzyjaźnionych ze sobą państw europejskich wspólnot. Widać dzisiaj z całą ostrością, co robią politycy PiS-u, do czego zmierzają, jak prą do polexitu. 3 dni temu prezydent złamał po raz kolejny prawo, tym razem ignorując orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie ujdzie to panu Dudzie bezkarnie. Obiecujemy to. Panie i panowie,
panowie sędziowie, którzy bezprawnie, bez moralnych skrupułów, połasiliście się na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. Oddacie narodowi polskiemu każdą nienależną złotówkę, każdy grosz pobrany na zawłaszczonych stanowiskach. Podobnie jak sędziowie dublerzy Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczpospolita nie będzie tolerować anarchii i bezprawia. Warto w tym miejscu, bo dużo dzisiaj o historii, przytoczyć jedną niezwykle trafną opinię historyków o powstaniu sprzed 100 lat, powstaniu wielkopolskim, o standardach wielkopolskich. Wielkopolskie surowe standardy przestrzegania prawa, przeniesione, pamiętamy to, zostały na grunt Rzeczpospolitej i stały się w okresie międzywojennym standardem, niwelując carską tradycję bezprawia, niewydolności administracji i korupcji. I na końcu, antyeuropejskość, wyraz kompleksów i złej woli. Gęby pełne frazesów jak u Targowicza i zarazem zdradzanie najżywotniejszych interesów Polski i granie z naszym bezpieczeństwem. Nie pozwolimy na polexit i pomogą nam w tym wyborcy, świadomi sytuacji, którzy wbrew pogardliwym słowom o Polakach Mateusza Morawieckiego. Mówimy tak dzisiaj, nie będzie wolnej Polski bez wolnej kultury i wolnej gospodarki, bez szacunku dla prawa, bez szacunku dla wspólnoty europejskiej, do której przynależymy. Jestem przekonany, że tak myśli zdecydowana większość naszych rodaków i że tak jak my, mocno wierzę w to, że Polska ma przyszłość, a wszystko jest w naszych rękach. Grzegorza Schetyny, które wygłosił w czasie konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu, a po przewodniczącym PO głos zabrała Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, która odnosząc się do premiera Morawieckiego mówiła, że Polacy chcą, żeby Polską rządzili ludzie poważni. Szanowni Państwo, maski w PiS opadły. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, co o nas wszystkich, co o Polakach myśli Mateusz Morawiecki. Już wiemy. Teraz już wiemy, że według niego Polacy są głupi. Jego stwierdzenie, a ludzie są tacy głupi, że to działa, niesamowite, zostanie zapamiętane i ocenione przy urnach wyborczych. Wiemy już też, czego dla Polaków chce premier, co im szykuje, czego im życzy. Podczas konsumpcji ośmiorniczek proponuje im przyszłość XIX wieku. On chce, jak to wyraźnie powiedział, żeby Polacy kopali rowy za miskę ryżu i obniżyli swoje oczekiwania. To powinno być ostrzeżenie dla nas wszystkich, dla wszystkich Polek i Polaków. To jest jasny sygnał dla wszystkich Polaków. Mateusz Morawiecki chce i cofnie Polskę w przeszłość. Nie w smak mu, że Polacy się zmienili, że dziś w olbrzymiej większości patrzą w przyszłość. Nie rozumie, że chcą żyć lepiej i mają coraz wyższe aspiracje, że oczekują i zasługują na więcej. Ten człowiek, ten premier jest niebezpieczny dla Polski i Polaków. Gdyż człowiek, który stwierdza, że najlepszym lekiem na zmniejszenie oczekiwań zawsze była wojna, wojna zmienia perspektywę w 5 minut. Jest przy zdrowych zmysłach? Tutaj Polka. Tutaj jest Polka. Odpytałem. To jakiś horror. Horrorem jest życzyć Polakom wojny. Jak można nam, którzy przeszliśmy przez tyle dziejowych kataklizmów, życzyć wojny? To nieodpowiedzialne, panie Mateuszu Morawiecki. Albo po prostu głupie. Nie Morawiecki, tylko Morawiecki. Ta baba, ona nie jest czystą Polką. To jest obce ciało. I trzeba na to uważać. Ale prawdą jest to, że każdy coś ciekawego wniesie. Każdy coś z prawdy powie. Ja myślę, że pozbyć się trzeba, wiesz, Polska ku zachodowi powinna iść. Owszem, owszem. Ale obce ciało nie powinno mieć tu głosu, bo mam wrażenie, jakoby firma Frizzle wypowiadała się przeciwko Morawieckiemu i Kaczyńskiemu, że pan złamał prawo, bo tak Frizzle często mówi,
Pan złamał prawo, pani złamała prawo. Radio Koncito. Tylko z nami. Radio obrotowe. Mateusz Morawiecki jak Chuck Norris chce Mateusz. Skłonić kolejki do lekarza, wydłużając je. Mateusz Morawiecki chce ułatwić dostęp do sądu, przyspieszyć procedury, zwalniając sędziów. No, nasz rodzimy Chuck Norris ściąga z luki VAT-owskiej więcej niż ona wynosi, po prostu drukując wyniki. Ten Chuck Norris jeździ po Polsce drogami, które nie istnieją. Po prostu mistrz. Muszę powiedzieć, że my ostatnio też jeździmy po Polsce i zapewniam, że jeździmy po drogach, które są realne, które nie są wyimaginowane jak ta wyimaginowana wspólnota. Polacy nie są głupi. Nie kupią nowego Chucka Norrisa. Nie chcą premiera z dowcipów. Chcą, żeby Polską rządzili ludzie poważni. Szanowni Państwo, poważnie nakradli, wiesz. Starczy, starczy, babo. Polsce, idź precz. Idź precz, szatanie. Kisz, kisz. Granice wolności. Idź precz, szatanie. Nowoczesna powstała z marzeń o wolnej Polsce, która traktuje przedsiębiorcę jak człowieka, który buduje rozwój, nie jak wroga. Nowoczesna powstała z marzeń o wolnej Polsce, w której Polacy żyją jak Europejczycy i zarabiają coraz lepiej. Nowoczesna powstała z marzeń o wolnej Polsce, która współdecyduje o przyszłości całej zjednoczonej Europy. I chcę wam powiedzieć, my z tych marzeń nie zrezygnowaliśmy i nie zrezygnujemy. To jest baba obce ciało, baba obce ciało, baba obce ciało, baba obce ciało. Wciąż wierzę, że możemy zmienić Polskę i ta zmiana właśnie nadchodzi. Zacznie się od samorządów. 21 października zrobimy coś więcej niż wybierzemy tylko przewodniczących, prezydentów miast, burmistrzów i władze lokalne. W tych wyborach stawką jest wolność. Nikt nie ma wątpliwości, że dziś samorządy to enklawy wolności. Coraz bardziej autorytarnej Polsce. Wolne miasta. Dziś często przejmują zadania władz centralnych. I to na nich spoczywać będzie obowiązek walki o wolność. Nowoczesny samorząd to samorząd bez cenzury, w którym nikt nie decyduje, jaki film ma być w kinie i jaką sztukę dawać w teatrze. To samorząd, w którym każdy może manifestować swoje przekonania, a władza nie boi się brunatnej siły. Na szczęście dzisiaj jesteśmy w Poznaniu. Mieście symbolu. Które dzięki uporowi prezydenta Jaśkowiaka i poparciu poznaniaków walczy o wolność mieszkańców, o wolność zgromadzeń, o wolność słowa, o wolność twórczą, o wolność od ideologii. I ma w tym pełne nasze poparcie. Ostatnie 3 lata nie spowodowały, że przestaliśmy marzyć o Polsce. To, że musimy cały czas walczyć, nie zabiło naszych marzeń. PiS nie cofnie się przed niczym, żeby zabić w nas nadzieję na lepszą Polskę. Nie cofną się nawet przed brudnym szantażem i groźbami, takim jak w stosunku do prezydenta mojego ukochanego miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej. Ale my nie damy się zastraszyć, zaszantażować. Nie poddamy się żadnym groźbom. Nie damy cynikom, ludziom o przerośniętym ego, zagłuszyć naszego marzenia o otwartej, wolnej, bogatej i europejskiej Polsce. Taką Polskę zbudujemy. Teraz już wiadomo, że z PiS-em tego nie osiągniemy. Od tej pory z PiS-em i z Morawieckim żadnemu z Polaków nie powinno być po drodze. Nowoczesna Polska to nasza prawdziwa droga i przeznaczenie. Nowoczesna Polska ma przyszłość. Koalicja Obywatelska to najlepszy wybór. Najlepszy wybór dla przyszłości Polski. Wszystko w naszych rękach. Tak właśnie mówiła Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej podczas konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej, która dziś odbyła się w Poznaniu. Reklama. To
zdarza się wtedy, gdy dopada mnie. Reklama to nie. Reklama to nie. Reklama to ty zarabiasz. W Kielcach zakończyła się konwencja. 14:30, to dzisiaj w sobotę. Prezes partii Jarosław Kaczyński wezwał Polaków, aby w najbliższych wyborach pozwolili dobrej zmianie objąć władzę na szczeblach samorządowych. Energię i siłę my możemy czerpać tylko z jednego. Zejścia dobrej zmiany na dół, tutaj do tego województwa. Ta dobra zmiana to z jednej strony współpraca władz samorządowych różnych szczebli, a z drugiej strony współpraca z władzami rządowymi. Z tym wszystkim, co jest tym wielkim planem dla Polski Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem przekonany, że ta prawdziwie demokratyczna Polska w ciągu najbliższych kilkunastu lat może pójść bardzo daleko do przodu. To ostatnia sobota kampanii przed wyborami samorządowymi. Głosować będziemy w niedzielę 21 października, a druga tura wyborów 4 listopada. W połowie listopada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentuje nowe przepisy regulujące przetargi w Polsce. Nowe prawo zamówień publicznych ma uprościć procedury, mówi wiceminister przedsiębiorczości Mariusz Haładyj. Dzisiaj mamy ponad 90% przetargów nieograniczonych, które nie jest trybem zbyt elastycznym, dlatego troszeczkę tutaj dajemy więcej miejsca na zastosowanie trybów takich właśnie negocjacyjnych, na przykład dialog techniczny zupełnie zmieniamy, zamiast niego chcemy, żeby były wstępne konsultacje rynkowe, po to, żeby też więcej było miejsca na takie zamówienia innowacyjne. Z danych Ministerstwa Przedsiębiorczości wynika, że średnio w 2016 roku na jeden przetarg przypadało niespełna 2,5 oferty. W ponad 40% postępowań złożono jedną ofertę. Mieszkańcy Piątku nie zgadzają się na odebranie im środka Polski. Uznawana dotychczas za geometryczny środek kraju miejscowość Piątek w powiecie łęczyckim ma stracić to miano na rzecz oddalonej o 17 km miejscowości Nowa Wieś w gminie Kutno. Dzisiaj geodeta Mariusz Meus z Krakowa oficjalnie chciał przekazać te informacje mieszkańcom, napotkał na ich zdecydowany opór. Trochę pan za młody jest. Bo mnie się wydaje, że na przykład jeśli tak sobie sam od siebie, to ja mogę rymowankę napisać, a nie mierzyć Polskę. Mieszkańcom się nie podoba, że środek Polski... I w życiu go nie zabierze. Chodźcie, że się nie podoba. Proszę panią, od którego roku tu jest? Geometryczny środek Polski to nie jest geometryczny środek prywatnej działki danego właściciela. To jest duża społeczność, za tym idzie wielka historia i my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy geometrycznym środkiem Polski. Mariusz Meus przekonuje, że wyznaczając geometryczny środek Polski w gminie Piątek, nie brano pod uwagę całego obszaru kraju. My to weryfikując doszliśmy do wniosku, że jedynym takim punktem, który można było wybrać na nasz środek, choćby nawet symboliczny w gminie Piątek, jest tak zwany centroid, czyli geodezyjny środek obszaru lądowego lub administracyjnego Polski. Bo te faktycznie wypadają na terenie gminy Piątek. No tylko, że to nie jest cała Polska, a całą Polską są też morskie wody wewnętrzne i morskie wody terytorialne. Dziś ma się odbyć również spotkanie w Nowej Wsi w powiecie kutnowskim. To tam, według najnowszych obliczeń, ma się znajdować geometryczny środek Polski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Informacje sportowe. Maciej Nowak, Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do finału tenisowego turnieju w Szanghaju. Polak i Brazylijczyk pokonali w półfinale debla Austriaka Olivera Maracha i Chorwata Mate Pawicza 6-2-7-5. O tytuł zagrają z Brytyjczykiem Jamie Murrayem i Brazylijczykiem Bruno Soaresem. Thierry Henry został trenerem występującej we francuskiej Ligue 1 piłkarzy AS Monaco. Z klubem z księstwa podpisał 3-letni kontrakt. Zastąpił na stanowisku zwolnionego przedwczoraj Portugalczyka Leonardo Jardima. Henry to legenda francuskiego futbolu. W narodowej drużynie rozegrał 123 mecze, zdobył 51 bramek i pozostaje najlepszym strzelcem w historii Le Bleu. Alvaro Odek wygrał piąty turniej wysokości budokoła. Kolumbijczyk po finiszu z peletonu wyprzedził Niemca Johna Degenkolba i Australijczyka Nathana Hassa. Siódmy był najlepszy z Polaków Szymon Sajnok. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kazach Aleksiej Łucenko. Najwyżej z biało-czerwonych na 36. miejscu jest Piotr Brożyna, który traci minutę i 28 sekund. Dokładnie 55 lat temu, 13 października 1963 roku, polscy koszykarze osiągnęli największy sukces w historii. Zostali wicemistrzami Europy. W finale turnieju rozgrywanego we Wrocławiu biało-czerwoni przegrali ze Związkiem Radzieckim 45-61. Reprezentację Polski prowadził wtedy trener Witold Zagórski, a jednym z członków tej drużyny był Stanisław Olejniczak. Pracowaliśmy dużo, byliśmy drużyną niezwykle koleżeńską,
graliśmy bardzo zespołowo. Dla nas Witek Zagórski był zawsze przyjacielem. Dla każdego miał czas, z każdym porozmawiał, z każdym wspominał, do każdego napisał. I tak trwało w sumie ponad 50 lat. Pod wodzą Witolda Zagórskiego Polacy zdobyli jeszcze dwa brązowe medale Mistrzostw Europy w 1965 i 1967 roku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jakim prawem? Dzień dobry, witam Państwa w programie Jakim prawem? Artur Wdowczyk. Dzisiaj mamy dwóch gości. Bartosz Groman, Naczelna Rada Adwokacka. Dzień dobry Państwu. I Sławomir Jastrzębowski, były dziennikarz, a obecnie prezes spółki L4S. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zaprosiłem Panów tutaj ze względu na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło takie założenia, które troszeczkę zaniepokoiły Pana mecenasa Gromana, ale chyba już się wycofano, które dotyczyły tajemnicy zawodowej. Ale tak naprawdę to jest tylko początek. Chcielibyśmy może Państwu przybliżyć dzisiaj, po co ta tajemnica zawodowa jest, bo akurat jesteśmy w takim gronie adwokat, dziennikarz, no jeszcze jakbyśmy mieli może księdza, to byśmy mieli wypełnione do końca i lekarz, ale chyba ta tajemnica dziennikarska i adwokacka jest w obrocie taka dzisiaj najbardziej powszechna. Może najpierw mecenas Groman. Panie mecenasie, po co Wam ta tajemnica w ogóle? Panie redaktorze, no może skoryguję to moje zaniepokojenie, bo to nie tylko ja jestem zaniepokojony, ale też cała Naczelna Rada Adwokacka i środowisko, bo przede wszystkim chciałbym wytłumaczyć słuchaczom, że mimo, że mówimy o tym, że to jest tajemnica zawodowa, tajemnica adwokacka, to de facto ona nie chroni tajemnicy adwokata, tylko chroni tajemnicę klienta, czyli tego obywatela, który przychodzi do kancelarii szukać pomocy prawnej, powierza adwokatowi swoje tajemnice osobiste, czy z natury skarbowej, podatkowej, obyczajowej, kryminalnej. I w zależności od tego, jaki komfort ten klient ma, co może powiedzieć, to adwokat musi zbudować mu całą linię obrony, przedstawić argumentację, jaki może używać. No ale najlepiej, żeby całą prawdę powiedział. No tak, ale też czasami trzeba nie ułożyć, żeby... Tak, natomiast chodzi o to, że ta tajemnica nie chroni adwokata, bo adwokat nie ma tajemnic, ale ten klient ma. I teraz, jeżeli zlikwidujemy ten mechanizm tajemnicy zawodowej, no to ten klient nie będzie chroniony, nie poczuje się swobodnie, no i cała ta istota komfortu jego zawodu, zaufania publicznego upadnie. A problem polega na tym, proszę Państwa, że teraz już istnieją w kodeksie postępowania karnego mechanizmy, które pozwalają zwolnić adwokata z tajemnicy zawodowej, ale tylko w sytuacji takiej, kiedy zachodzą ku temu szczególne okoliczności i zgody takiej na wniosek prokuratora udziela sąd. Wiemy, że tych przypadków wniosków o zwolnienie z tajemnicy adwokackiej jest coraz więcej. Niepokoi nas to bardzo, bo uważamy, że to jest instytucja bardzo nadużywana. Natomiast zgodnie z propozycją, jaka się pojawiła, takiej zgody na zwolnienie z tajemnicy udzielałby sam prokurator, już bez kontroli sądu. Oczywiście jest możliwość odwołania się do sądu, zażalenia, ale to już nie wstrzymuje wykonania tego. No i to, proszę Państwa, jest bardzo niebezpieczne, bo to powoduje, że ten klient, czy wszyscy obywatele, którzy mają jakieś problemy, chcą skorzystać z pomocy prawnej, no to tego komfortu nie będą mieli i to już zbyt jest daleka ingerencja w swobody obywatelskie. A to nie jest czasem tak, jak tutaj patrzy się na pana Jastrzębowskiego troszeczkę jak były te słynne taśmy wprost i prokuratura twierdziła przed sądem, jak już pana Latkowskiego tam atakowano i usiłowano mu zabrać ten komputer, że to najpierw sobie ktoś to obejrze, a później to sąd będzie decydował. Panie redaktorze, jak to jest wśród dziennikarzy? No trzeba powiedzieć przede wszystkim, że jeżeli dziennikarz złamie tajemnicę dziennikarską, to jest właściwie tak, jakby popełnił samobójstwo i tak jakby popełnił seppuku, ponieważ taki dziennikarz jest zniszczony, spęczony i nigdy nikt mu nie zaufa. Zawód dziennikarza, podobnie jak zawód adwokata i wiele innych zawodów, zawód dziennikarza szczególnie, bo przecież dziennikarze mają patrzeć władzy na rękę, więc taki zawód, ten zawód, to jest zawód zaufania, w którym informator, bardzo różni informatorzy, ale także dziennikarze mają prawo wierzyć w to, że redakcje, że dziennikarze, że redaktorzy naczelni będą dotrzymywali tajemnicy. Przypomnijmy, że nawet dziennikarz, redaktor, autor tekstu jest pod opieką
opieką polskiego prawa, ustawy prawo prasowe i nawet redaktor naczelny nie ma prawa powiedzieć, kto jest autorem danego artykułu. Wystarczy, że ktoś się podpisze jakimiś na przykład literkami SJ czy jakimikolwiek. Redaktor naczelny nie ma prawa, jeżeli dziennikarz sobie nie życzy, a nie ma prawa zdradzić prawdziwych personaliów dziennikarza. Natomiast jeżeli dziennikarz zdradziłby swojego informatora, to jest właściwie tak, jakby przestał uprawiać ten zawód, ponieważ wieści rozchodzą się niezwykle szybko, wszyscy informatorzy kasują numery telefonów i nie ma sensu, żeby taki dziennikarz robił cokolwiek innego niż, nie wiem, wypełniał rubrykę horoskopy albo ewentualnie ustawiał krzyżówki. Więc tajemnica dziennikarska, podobnie jak tajemnica adwokacka, tkwi u źródła tego zawodu, czy tych zawodów i powiem szczerze, że mimo tego, że sądy teoretycznie, że praktycznie mogą zwolnić dziennikarza z tajemnicy dziennikarskiej, to nie wyobrażam sobie, żeby w jakichś zwykłych przypadkach jakikolwiek dziennikarz z takiej tajemnicy czuł się zwolniony i udzielał informacji. Muszą być niezwykle trudne, skomplikowane i bardzo ważne przyczyny, żeby dziennikarz tę tajemnicę zdradził. A proszę powiedzieć, bo to jest jeszcze takie dla mnie ciekawe i chyba dla wszystkich słuchaczy. Czy pan, jak był pan wiele lat był redaktorem naczelnym, były naciski takie formalne i nieformalne, żeby zdradzić źródła? Tak, były takie naciski, było bardzo dużo pytań dotyczących tego, kto jest autorem tego artykułu, bo prokuratura chce go przesłuchać, bo sąd chce go przesłuchać. Oczywiście nigdy nie zdradziłem takiej informacji, ponieważ, tak jak już wcześniej mówiłem, oznaczałoby to, że przestaję być osobą, której przede wszystkim przestają ufać dziennikarze, moi podwładni wtedy, i przestają mi ufać czytelnicy, przestają mi ufać informatorzy. Dziennikarz nie może sobie pozwolić na to, żeby wyjawiać nazwiska swoich informatorów. To powiedzmy jeszcze dla wszystkich słuchaczy, że ta tajemnica dziennikarska to nie jest uprawnienie dziennikarza, tylko zgodnie z polskim prawem prasowym to jest obowiązek. Dziennikarz złamanie obowiązek. Złamanie prawa, to jest coś występek. Tajemnica adwokacka, ja przypomnę państwu, że adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych ślubuje, składa ślubowanie i adwokat ślubuje zachować swojej pracy tajemnicę zawodową. To jest świętość adwokata i to jest ta gwarancja dla klienta, dla obywatela, że ktoś jednak jego tajemnicy dochowa, nie adwokacki, ale tego klienta. No i zaniechanie tego spowoduje, że adwokaci nie będą tymi osobami, do których można pójść swobodnie porozmawiać i zwierzyć sobie swoich problemów, szukając rozwiązania dla poszczególnych sytuacji. I to jest największa groźba. I tak jak powiedział pan profesor Szymowski, nie wyobrażam sobie sytuacji, że rozchodzi się informacja, że jakaś kancelaria ujawnia informacje, przekazuje dalej. To jest śmierć cywilna takiej kancelarii, takiego adwokata. Tak, dokładnie. A proszę powiedzieć jeszcze taką kwestię, bo my to mówimy, ten projekt tak naprawdę, czy te założenia dotyczyły postępowań karnych, ale ja powiem zupełnie szczerze, uważam, że postępowania karne, i to chyba statystyki na to wskazują, to zaczyna być margines w ogóle obrotu prawnego, ale czy nie jest tak, panie mecenasie, że clue tej tajemnicy adwokackiej dzisiaj to nie są postępowania karne, tylko postępowania cywilne, gospodarcze, a przede wszystkim chyba sprawy rodzinne, czy też takie obyczajowe, bym powiedział. Bo panie redaktorze, to jest puszka Pandory. Mówiłem o sprawach karnych, ale mogę sobie wyobrazić sytuację, że do kancelarii adwokackiej przychodzi klientka, która chce się rozwieść ze swoim mężem, opowiada adwokatowi o zarzutach, jakie ma wobec męża. Okazuje się, że ten jej mąż prowadzi jakąś działalność gospodarczą, nie do końca przejrzyste są jego rachunki, faktury, kontakty. No i po jakimś czasie do kancelarii puka organ ścigania, mówi: panie mecenasie, ta panem poopowiada o tym, co pani powiedziała o tym mężu, bo my tam prowadzimy jakieś postępowanie z wątkami administracyjnymi, dochodzeniowymi, skarbowymi. Jak w takiej sytuacji ma się zachować adwokat? Czy ta tajemnica nie powinna chronić właśnie tej kobiety, tej klientki, która przyszła, zaufała? Czy no, tutaj boję się, że może to otworzyć bardzo szeroko, uważać drzwi i potem już pójdzie bardzo prosto do zwolnienia z wszystkich tajemnicy. Związane tylko z obroną, z wykonaniem zawodu adwokata, ale z poradami prawnymi, z wszystkimi informacjami, jakie adwokat dowiedział się w czasie dokonywania porady prawnej. Tu jest ryzyko. A ja powiem szczerze, obawiam się takiej sytuacji jeszcze innej, bo są przecież w kancelariach przechowywane są dokumenty, które na przykład dla firm są wrażliwe dość mocno, typu po jakich cenach, mówię o najprostszym przykładzie, po jakich cenach, jakie towary sprzedawano klientom. I to są dla na przykład firm handlowych najważniejsze rzeczy, komu się sprzedaje taniej, a komu drożej. Bo to jest cała gra rynkowa i ja bym się obawiał tego, że ktoś może chcieć
wykorzystać tego typu informacje, prawda? Ale że nie zakłada, że, nie wiem, zawiadamia prokuraturę. I nie zapominajmy o tym, że może się zdarzyć też tak, że prokuratura może być użyta jako narzędzie, że nie chodzi w ogóle o postępowanie karne, tylko chodzi o zupełnie inną wiedzę, która się znajduje na przykład w kancelarii albo w redakcji. Bo w redakcjach też się znajdują bardzo ciekawe dokumenty. Pan redaktor Jastrzębowski zaraz nam tutaj pewnie opowie. Nie powiem nic o żadnych dokumentach. Nie zdradzę żadnych dokumentów, proszę Państwa. Tajemnica. Nic to nie zostanie wyświetlone. Zaraz tutaj przyciśniemy redaktora Jastrzębowskiego, żeby nam opowiedział troszeczkę więcej. Absolutnie. I na pewno nam się to uda. Ale ja się tego obawiam, że może być to użyte jako pretekst. Na przykład postępowanie jakieś karne, że jakiś prokurator będzie po prostu nabrany przez kogoś. Ale panie redaktorze, zdarzają się sytuacje takie, o których wiemy, że w wyniku wszczęcia postępowania karnego, które zostało wszczęte wskutek jakiegoś zawiadomienia, dokonuje się przeszukania kancelarii i zabezpieczenia szeregu dokumentów klienckich, które właśnie zawierają te dane, o których pan mówi. Jaka jest gwarancja, że te dane nie wypłyną? One oczywiście są pieczętowane, zamykane, ale no to już po prostu uruchamia lawinę pewnych kontroli. No, takie rzeczy wypływały, pieczętowane i lakowane. Natomiast jeżeli chodzi o redakcję, no wyobraźmy sobie najprostszą rzecz. Do jakiegoś dziennikarza trafia człowiek, który w interesie publicznym przynosi dokumenty i pokazuje olbrzymią korupcję w jakimkolwiek urzędzie. Pokazuje dowody, te materiały są skserowane, dziennikarz pracuje na materiałach. Wtedy, kiedy zaczyna pracować, okazuje się, że tych materiałów dziennikarz nie powinien mieć, one nie powinny być w posiadaniu dziennikarza. Urusza lawina pod tytułem prokuratura, strata tajemnicy, obrót dokumentami, a prokurator żąda od dziennikarza pokazania tych dokumentów. Jeżeli te dokumenty trafią do prokuratora, to z dużą dozą prawdopodobieństwa prokurator czy ludzie związani ze śledztwem są w stanie ustalić, kto w danym urzędzie miał do tych dokumentów dostęp i nawet bez informacji dziennikarza, od kogo miał tę informację na podstawie tych dokumentów, są w stanie dotrzeć do tego, kto zdradził tajemnicę dotyczącą korupcji w danym urzędzie. I teraz są jakby dwa postępowania. Jedno postępowanie dotyczące korupcji, a drugie postępowanie dotyczące tego, kto zdradził tajemnicę. To jest coś absolutnie, ale absolutnie niedopuszczalnego, żeby takie dokumenty wpadły, jeżeli chodzi o dziennikarzy, w ręce prokuratorów, ponieważ tracimy informatora, tracimy kogoś, kto w interesie publicznym próbuje złe praktyki zniweczyć. A chciałem się zapytać jeszcze pana Jastrzębowskiego, a jak jest ze zdjęciami? Bo to jest dla byłego redaktora tabloidu, to jest chyba też tak naprawdę klucz tajemnicy dziennikarskiej, bo mieliście dużo takich ciekawych zdjęć, prawda? Takich, których też nie publikowaliście, które nigdy nie zobaczyły światła dziennego, w sensie tych łamów dla zwykłych obywateli. Dziennikarze bardzo podobnie traktują zdjęcia jak materiały. Znaczy zdjęcia są materiałami prasowymi i są zdjęcia, których oczywiście nigdy nie opublikujemy i nie pokazujemy w wielu sytuacjach, kto jest autorem tych zdjęć, w jaki sposób my te zdjęcia, w jaki sposób weszliśmy w posiadanie tych zdjęć, ponieważ to są zdjęcia wrażliwe i wskazanie na autora mogłoby sprawić, że ten autor nie czułby się bezpiecznie, że mógłby zostać chociażby pozwany w procesie cywilnym, a dla wielu różnych autorów zdjęć, bardzo ważnych z punktu widzenia dziennikarzy i z punktu widzenia interesu publicznego, dla wielu różnych dziennikarzy proces cywilny, już wynajęcie samej kancelarii, a potem ewentualne opłacenie kary, zadośćuczynienia na przykład, to jest coś, co może zrujnować absolutnie finansowe życie czy karierę czyjąś. A wiemy, że polskie sądy orzekają czasem w sprawach cywilnych, w sprawach naruszeń dóbr osobistych w sposób nieprzewidywalny. Nie da się przewidzieć, w jaki sposób dany sąd zareaguje, jaką nałoży karę. Te kary są czasem absurdalnie wysokie, jakby kompletnie nie przystają do polskiej rzeczywistości. Są źródłem wzbogacenia się dla ludzi, którzy takie procesy wykrywają. No ale panie redaktorze, przecież sądy są niezawisłe w Polsce. Są niezawisłe, tak, ale nie zawsze orzekają tak, jakby moim zdaniem nakazywał zdrowy rozsądek i interes publiczny. To a propos tego wątku, ja sobie jeszcze pozwolę uzupełnić, że ryzyko, jakie się wiąże z tym projektem, który ujrzał światło dzienne, jest to, że to prokurator będzie zwalniał z tajemnicy zawodowej. Ale pamiętajmy, szanowni państwo, że prokurator podlega w strukturze hierarchii prokuratury prokuratorowi generalnemu, czyli ministrowi sprawiedliwości, który jest politykiem. I mogę sobie wyobrazić naciski polityczne, żeby uruchomić całe organy ścigania prokuratury po to, żeby właśnie w tym trybie, o którym była mowa, dane informacje z kancelarii adwokackiej wydobyć. I to już, proszę państwa, jest czerwona lampka zapala się, bo nie możemy takiej sytuacji wykluczyć. Nikomu czegoś takiego nie życzę. A panie
mecenasie, proszę powiedzieć jeszcze taką rzecz, bo Naczelna Rada Adwokacka tutaj zajęła stanowisko, a może trzeba by zmienić te przepisy, może organy samorządu powinny wystąpić z jakąś inicjatywą ustawodawczą, znaleźć trochę posłów, którzy by wnieśli ten projekt, może po prostu jest potrzebna dyskusja na ten temat, może na tyle dużo się zmieniło, bo dzisiaj wszyscy posługujemy się smartfonami, wszyscy komunikujemy się na odległość, maile, różnego rodzaju aplikacje, może tutaj powinniśmy coś zmienić, bo tak sobie myślę, bardzo łatwo jest tą tajemnicę chyba złamać dzisiaj, nawet niepostrzeżenie. Mówię o osobach z zewnątrz, nie mówię o tym konkretnym przypadku. Powiem więcej, ta konstrukcja uchylenia tajemnicy, która istnieje obecnie przepisa, nakłada na organy ścigania pewien obowiązek wykazania, że nie da się tej okoliczności wykazać w inny sposób, ale to, co pan redaktor powiedział, komunikacja elektroniczna, smartfony, komputery zostawia tyle śladów, że te możliwości uzyskania informacji się poszerzyły dla organów ścigania. I teraz przyjęcie rozwiązań idących na skróty jeszcze ułatwi organom ścigania pracę, a powiem tak, no spotkałem się z tezą, że ta procedura, ta propozycja, która została ujawniona, ma na celu przyspieszenie postępowań karnych, albowiem te są przedłużane właśnie wskutek tego występowania o zgodę. Proszę Państwa, no ja tego argumentu nie podzielam. Właśnie, dużo takich przypadków w ogóle jest. Te przypadki są, ale w skali ilości postępowań karnych to są promile, nawet poziom promile od promila, bo to są naprawdę, możemy liczyć dziesiątki takich przypadków w całej Polsce, może setki, ale w świetle dziesiątków czy setek tysięcy postępowań to naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele i nie przekona mnie żaden argument, że to może przedłużać postępowanie, a nawet jeśli o miesiąc, dwa, to wartość, jaką chronimy, jest nadrzędna i uważam, że w tym przypadku te 2-3 miesiące można poczekać, aby tą procedurę przez sąd przejść. Panie redaktorze, z pana doświadczenia wynika, dużo takich przypadków było, że te nie dało się prowadzić jakichś postępowań, bo zasłanialiście się, no tutaj będę adwokatem diabła, troszeczkę tych, których nie ma, zasłanialiście się tą tajemnicą i tak bardzo utrudnialiście postępowania. Ale panie redaktorze i szanowni państwo, powiedzmy sobie wprost, cała ta procedura uchylenia tajemnicy dziennikarskiej czy uchylenia tajemnicy adwokackiej to w wielu, wielu, wielu przypadkach ma na celu po prostu pójście na łatwiznę. Po co prowadzić śledztwo? Po co zdobywać materiały? Po co przesłuchiwać świadków? Po co ciągnąć nitkę czy nitki? Jeżeli można pójść do dziennikarza, pójść do adwokata, zabrać im dokumenty, nastraszyć ich odpowiednimi karami, powiedzieć, wy musicie nam to powiedzieć. No nie musicie, no. Ja mam nadzieję, znaczy jestem absolutnie przekonany, że dziennikarze nie będą udzielać informacji dotyczących swoich źródeł i adwokaci również nie będą udzielać takich informacji, ponieważ tak jak pan mecenas Kroman powiedział przed chwilą, no to jest równoznaczne ze śmiercią kancelarii prawnej, że do tej kancelarii nikt nie pójdzie, bo wieści się rozchodzą bardzo szybko i klienci się ze sobą kontaktują, tym bardziej w dziś, kiedy media społecznościowe są niezwykle żywe i wystarczy puścić jakiś post, puścić jakieś tweet, czy informacje na Facebooku, że w taki sposób zostałem potraktowany przez tych ludzi i ta fama niestety, czy czarny PR się natychmiast rozchodzi. Za Warszawą, a panowie, jak myślicie, bo te założenia się pojawiły, Jezus Chrystus, już ich nie ma, to taki facet jedzie na rowerze, brzydki, skąd to się bierze, była taka próbna flara, napiszemy coś takiego, puścimy taką informację, zobaczymy, poszczególne środowiska zareagują na nią, czy będzie jakiś opór, czy to przejdzie po cichu, jak przejdzie po cichu, to może uda się wprowadzić. Tak mi się wydaje, że taki był cel tego, była taka próba. Że podpasowali Jezusa Chrystusa pod Polska, a może tego starego Józefa pod Seta, i że im to wszystko gra. I Żyda, Chorus i Set. I gdyby Jezus tutaj wszedł na czarną strugę, gdyby to powiedział, no to on by wtedy był brzydki, byłby niegrzeczny, Jezus Chrystus byłby winny i cała wiocha rzuciłaby się na niego i ukatrupiła, ubiła, czyli zabiła. No i że te wiadomości. No bo... Prezes PiS na konwencji.
Kielcach mówi o konieczności przeniesienia dobrej zmiany do samorządów. Jest ratunek dla radomskiego lotniska. Port zmienił właściciela, który ma zadbać o jego rozwój. Papież Franciszek wydalił ze stanu kapłańskiego dwóch biskupów z Chile oskarżonych o pedofilię. Anna Kowalik, Brancati, zapraszam. Jarosław Kaczyński wezwał Polaków, aby w najbliższych wyborach pozwolili dobrej zmianie objąć władzę na szczeblach samorządowych. Prezes PiS wziął udział w konwencji partii w Kielcach. Jego zdaniem właśnie współpraca między regionalnymi ośrodkami władzy a rządem centralnym pozwoli Polsce dokonać skoku cywilizacyjnego. Energię i siłę my możemy czerpać tylko z jednego. Zejścia dobrej zmiany na dół, tutaj do tego województwa. Ta dobra zmiana to z jednej strony współpraca władz samorządowych różnych szczebli, a z drugiej strony współpraca z władzami rządowymi. Z tym wszystkim, co jest tym wielkim planem dla Polski Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem przekonany, że ta prawdziwie demokratyczna Polska w ciągu najbliższych kilkunastu lat może pójść bardzo daleko do przodu. W konwencji wziął również udział premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że mottem Prawa i Sprawiedliwości jest działanie na rzecz tego, który może najmniej. Podkreślił, że obecnemu rządowi zależy na równomiernym rozwoju Polski. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze po podpisaniu umów z syndykiem i wojskiem jest nowym właścicielem radomskiego lotniska. Obecny na uroczystości premier Morawiecki mówił, że taki inwestor to dla miasta wielka szansa na rozwój. Dotąd to samorząd był jedynym właścicielem cywilnej części lotniska. Projekt pochłonął około 120 milionów złotych. Od lat miasto poszukiwało poważnego inwestora. Najbardziej odpowiednim, bo zarówno branżowym, jak i finansowym, okazało się przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Zdaniem premiera Morawieckiego to dla Radomia wielka przyszłość. Ja wierzę głęboko w to, że ze wsparciem rządowym tak wielkie projekty jak te, które jest teraz realizowane, stworzą rzeczywistą, nową sytuację dla Radomia, dla mieszkańców Radomia. W sumie inwestycja pochłonie około miliarda złotych. Radom stanie się portem zapasowym dla Okęcia, mówi Mariusz Szpikowski, prezes PPL-u. Wielkim takim kryterium było to, aby to lotnisko mogło funkcjonować w sensie biznesowym z powodzeniem, również po uruchomieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. I Radom z pewnością... To przecież oni powinien się kajać. Ty jesteś mądry chłopcze, ty nie potrzebujesz ich słuchać. Z Radomia, to są ludzie niedowartościowani, to są dupki. To są głupki, to są kołki rozporowe. Oni nigdzie nie byli, tylko grają na scenach jakichś takich małych kątach żydowskich. Nie, byle co, byle co. A rządzi nimi gruba Gołda Szczęcer. Mówił zawsze Janek Witek, który potem jest nazywał Szczęca. Zmarł, bo bogowie szybko odchodzą, krótko żyją, szybko odchodzą. No może nie umierają, bo wierzą, że żyją z witami TVP. Ważne jest nie to, że oni nie odchodzą, bo to ważne jest to, co powiedział. To jest najważniejsze, co powiedział Janek Witek. Że nie dać Żydom mieszkania, nie oddać Żydom mieszkania, że nie dać się, bo oni wysyłają morgelony z Izraela. No tak zawsze tłumaczył nawet i szkolił nawet mnie Jan Maciej. No to przecież ja, jeżeli 40 lat głoszę Ewangelię o Królestwie Bożym, no to jak sobie posłuchałem, to mi to nie zaszkodziło, a tylko sobie poszerzyłam. No poszerzyłam, no te punkty, może wypełniłam oskarżonych o pedofilię. To kolejna konsekwencja skandalu w tamtejszym kościele. Decyzję ogłoszono w dniu spotkania papieża z prezydentem Chile Sebastianem Minerą. Ze stanu duchownego wydaleni zostali dwaj emerytowani biskupi. Decyzja nie podlega apelacji, głosi komunikat Stolicy Apostolskiej. To pierwsza taka decyzja papieża wobec biskupów z Chile, gdzie ostatnio ujawniono skandal pedofilii na dużą skalę. Na ofiarę, manifestacja przeciwko rasizmowi, nietolerancji i dyskryminacji ma się dziś odbyć w Berlinie. Tak, z zapowiedzi wynika, że w demonstracji weźmie udział ponad 40 tysięcy osób. Hasło manifestacji to solidarność zamiast wykluczenia za otwarte i wolne społeczeństwo. Demonstracje organizują stowarzyszenia związane z ruchem lewicowym, protest, wspierają kręgi liberalne i artyści, organizatorów, paru ministerstw spraw zagranicznych.
Lepiej byłoby, gdyby ta linia mycia nie dała się otumaniać, zgodzić i postępować dokładnie tak, jak on mógł. Gdyby przekazanie było wyliczone w sensie tego dekalogu, gdyby przekazań co do zabronienia czczenia bałwanów, prawda? Także oni chcą bałwanów, chodzi o to, że poszedł zamykać barki, modny, to ramy podjętane, mycia i modny, ale w kościołach jeszcze są modny. Przepraszam cię, to podstawę, że te obrazy całują Zalewski i ten Stasiu, prawda? Inne mają grzechy za swoją skórą, a modlą się pod kibicą. Tutaj nawet będę pisała, proszę sobie w internecie, że tam winne jest...